Cześć zegarkomaniacy, witam w kolejnym odcinku Time Trend Studio. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić markę, która po wielu latach nieobecności z dużym sukcesem wraca na polski rynek. Marka Inventik, bo to o niej chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to marka z ponad 100-letnią historią. Została stworzona przez Fabryk di Horlogerie Edwarda Kummera z siedzibą w Bettlach w Szwajcarii. Od początku swojego istnienia, czyli od 1915 roku, marka sygnowana jest znakiem Swissmade. Sygnatura Swissmade to synonim jakości, niezawodności, precyzji w odmierzaniu czasu, ale niełatwo ją zdobyć. Zegarki, które posiadają oznaczenie Swissmade, muszą spełniać następujące warunki. Muszą być w całości składane w Szwajcarii. Kontrola końcowa wykonana przez producenta jest przeprowadzona również w Szwajcarii. Mechanizm, jaki został w nim wykorzystany, jest szwajcarski. Minimum 60% kosztów produkcji zostało wygenerowane w Szwajcarii. Normom podlegają również poszczególne elementy zegarka, takie jak mechanizm i koperta. Zegarki Inventik spełniają wszystkie te rygorystyczne normy. Dzięki temu każda osoba, która zdecyduje się na zakup tych zegarków, ma gwarancję jakości wszystkich komponentów. Na polski rynek Inventik powraca z odświeżonymi projektami modeli, które zostały pogrupowane w trzy linie. Classic, Trend i Premium. Każdą z nich wyróżnia nieco inny styl. Linia Classic to minimalizm. Niezwykle czytelne tarcze, dużo wersji kolorystycznych. W tej linii znajdziemy zegarki na paskach skórzanych i bransoletach ze stali szlachetnej. Modele damskie i męskie zostały pogrupowane w cztery mini kolekcje: Urban, Gent, City Gent, Urban Lady i City Lady. W linii Trend znajdują się kolekcje o nieco odważniejszym designie. Dominują tutaj polerowane koperty i szczotkowane uszy. Serce czasomierzy to szwajcarski mechanizm kwarcowy Ronda 515 w zegarkach męskich oraz Ronda 505 w zegarkach damskich. Linia Premium zawiera modele dla osób najbardziej wymagających. W tej linii dostępne są zegarki z chronografem, zegarki typu kompresor i zegarki z funkcją GMP. Modele, które są wyposażone w moduł GMP, pozwalają na wygodny odczyt czasu, niezależnie od tego, w jakiej strefie czasowej się znajdujemy. Zegarek z taką funkcją jest niezwykłym ułatwieniem, ponieważ pozwala na bieżąco śledzić czas w dwóch strefach czasowych. Więc najczęściej jest wybierany przez pilotów, biznesmenów czy często podróżujące osoby. Całość kolekcji wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. Wodoszczelność tych czasomierzy wynosi 20 atmosfer, a jej sercem jest szwajcarski mechanizm Ronda 515. W linii Premium i Trend zegarki wyposażone są w hybrydę szkła mineralnego i szafirowego. Szkło K1, które jest odporne zarówno na zarysowania, jak i pęknięcia. Teraz chciałbym szerzej mówić Wam kilka modeli, które moim zdaniem najlepiej pokażą charakter marki. Model A3 Aero, linia premium GMT, to sportowy zegarek dla tych, którzy są zawsze aktywni. W 42 mm kopercie ze stali szlachetnej mieści się precyzyjny mechanizm Ronda 515-24H, dzięki któremu możemy jednocześnie śledzić dwie strefy czasowe. Czarna tarcza posiada indeksy i wskazówki, na które została nałożona warstwa luminescencyjna dla lepszej czytelności. Datownik znajduje się na godzinie 4. Brązowy skórzany pasek harmonizuje z czarnym pierścieniem GMT wokół tarczy. To sportowy zegarek GMT, który imponuje łatwością obsługi. Kolejny model z linii premium to A3 Aqua Gems. Sportowy i minimalistyczny zegarek nurkowy w bardzo unikalnym designie. Model typu kompresor. Kompresor to nazwa bardzo charakterystycznej koperty, która swoją genezę miała w zegarkach nurkowych. Nazwa to nawiązanie do opatentowanego przez EPSA rozwiązania superkompresor z lat 60., gdzie ciśnienie wody miało za zadanie dodatkowo uszczelnić kopertę pod wodą.
W praktyce to oznacza umieszczenie obrotowego bezelu pod szkłem i dodanie koronki na godzinie drugiej do obsługi jego wskazań. Choć dziś nie wszystkie koperty stosują rozwiązanie EPSA, sama stylistyka kompresora stała się kultowa, rozpoznawalna i pożądana. Datownik znajduje się na godzinie czwartej. Czarny silikonowy pasek harmonizuje z czarnym obracającym się pierścieniem wokół tarczy. To sportowy zegarek dla nurków, który zachwyca swoim designem i wszechstronnością. Następny ciekawy zegarek Inventica to Urban Diver, część kolekcji Trend. Pierwszy zegarek nurkowy powstał w 1932 roku, jednak wzrost popularności tej kategorii produktów miał miejsce na przełomie lat 50. i 60. zeszłego wieku. Inventic, mając już doświadczenie w produkcji zegarków nurkowych, postanowił nawiązać do historii i stworzyć modele o stylistyce diver. Cechy charakterystyczne tego stylu to bardzo wyraźne wskazówki, indeksy, sekundnik wykończony lizakiem i obrotowy bezel. Jest to model, który oferuje podstawową funkcjonalność zegarków typu diver z praktycznością i stylistyką idealną do codziennego noszenia. Tarcza zegarka została wykończona metodą szlifowania promieniowego. Indeksy godzinowe o kształcie trójkąta, prostokąta i koła zostały przykryte warstwą luminescencyjną. Umożliwia to odczytanie godziny w zupełnej ciemności. Kopertę zegarka zamyka niezwykle odporne szkło K1, które łączy ze sobą zalety szkła szafirowego oraz mineralnego. Całość kolekcji uzupełnia oczywiście szwajcarski mechanizm kwarcowy Ronda 515. Na koniec kilka słów na temat zegarka z linii Active Chrono. Koperta tego zegarka została wykończona w macie metodą szczotkowania pionowego, natomiast ring został wykończony w połysku. Średnica koperty, podobnie jak w pozostałych modelach, to 42 mm. Wodoszczelność została określona przez producenta na poziomie 10 atmosfer, co pozwala na swobodne użytkowanie zegarka. Tarcza została wykonana w kolorze matowej czerni. Praktycznym uzupełnieniem kolekcji jest mechanizm kwarcowy Ronda 515. Szwajcarskie zegarmistrzostwo zaskakiwało nas już niejednokrotnie, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Podobna historia spotkała również markę Inventic, która przyjęła datę 1915 rok za początek swojego istnienia. Odważne projekty zegarków sprawiły, że Inventic poszukiwał swojej własnej stylistyki, która idealnie oddziaływała z ówczesnymi trendami. Co ważne, niezwykłą metamorfozę marki możemy obserwować do dzisiejszego dnia w modelach vintage, które pojawiają się wciąż na portalach aukcyjnych. W 1915 roku Inventic zaczął się posługiwać swoim charakterystycznym logiem Różą Wiatrów, która odnosi się do ciągłej podróży za równowagą w życiu każdego człowieka. Każdy kierunek odpowiada za inną harmonię, tylko ich połączenie sprawi, że znajdziemy odpowiednią równowagę. Tę maksymę wyznaje Inventic. Be bold, be brave, be Inventic. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam markę Inventic. Po więcej informacji na temat marki zegarków zapraszam na stronę www.timetrend.pl i do salonów stacjonarnych TimeTrend. Nasi doradcy klienta z przyjemnością zaprezentują Wam pełną kolekcję marki Inventic i odpowiedzą na Wasze pytania. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Już niebawem będziemy mieli dla Was kolejne ciekawe newsy ze świata zegarków.